Dzień dobry, witam wszystkich. Spotykamy się na tym podsumowaniu pierwszej edycji programu stypendialnego Rozszerzona Rzeczywistość, realizowanego przez Instytut Pileckiego w Berlinie. Projekt powstał, ponieważ chcieliśmy jakoś wesprzeć twórców, którzy zmierzyli się z tą ciężką sytuacją odcięcia i lockdownu. I zainspirowało nas to do przeprowadzenia takiego projektu stypendialnego, w którym staraliśmy się znaleźć nowe sposoby na udostępnianie kultury właśnie w sytuacji zamknięcia, wykluczenia, generalnie utrudnionego dostępu. I zorganizowaliśmy w Instytucie w ramach takiego dużego programu ćwiczenia nowoczesności, zajmującego się tematem modernizmu i współczesności w kontekście tych modernistycznych pomysłów. Szukaliśmy rozwiązań. Przepraszam. Tak, szukaliśmy rozwiązań na udostępnianie kultury i ogłosiliśmy konkurs stypendialny. Zgłosiło się bardzo dużo osób i jury tutaj w składzie Iza Rutkowska, Kissinger Queens, Joanna Kubicka oraz Krzysztof Goliński pomogli nam wybrać swoje typy, swoich stypendystów, z którymi chcieliby w taki mentorski sposób przygotowywać pomysły, pracować nad ich rozwojem i wspierać. I w tym naborze wyłoniliśmy 6 projektów. Mieliśmy założone 4 projekty, ale wybraliśmy 6, ponieważ zainteresowanie było bardzo duże. I wybraliśmy tutaj panią Małgorzatę Brus, Rafael, Roberta, Teresę, Rafała i Mikołaja, którzy są tutaj z nami obecni i teraz za chwilkę będą opowiadać o swoich pomysłach. Jest teraz z nami obecny Mateusz Sołkowski, który jest reprezentantem naszego instytutu, jest zastępcą pani dyrektor Hani Radziejowskiej i też może tutaj w imieniu instytutu przywitać. Dziękuję bardzo, Kamilo. Bardzo się cieszę. Wszystkich serdecznie witam na tym spotkaniu. Ja się nazywam Mateusz Pałkowski, jestem wicedyrektorem Instytutu Pileckiego w Berlinie. I też nawiązując do tego, co powiedziała Kamila, pomimo tego, że ta sytuacja, w której myśmy ten program stypendialny uruchomili, była nadzwyczajna, tak? To znaczy to był taki pomysł ad hoc związany z sytuacją pandemii i jakimś rodzajem empatii w stosunku właśnie do tego, że uznaliśmy, że trzeba prawda, myśleć w kategoriach po pierwsze takich, żeby wykreować jakieś nowe sposoby działania, ale również też włączyć i pomóc w ten sposób społeczności takich kreatywnych ludzi, którzy tego typu projekty są w stanie wykreować. Także pomimo tego, że to był pewien pomysł ad hoc, ma to też pewien głębszy sens w całej pracy naszej instytucji. Znaczy my do pewnego stopnia, będąc w Berlinie i zajmując się historią, poruszamy się po takim polu właśnie nie do końca znanym, tak? To znaczy my w trakcie działania dopiero redefiniujemy to, w jaki sposób powinniśmy docierać do naszych odbiorców, tak? To znaczy my, kiedy w 2019 roku, rok temu, jesienią otwieraliśmy nasze miejsce w Berlinie i otwieraliśmy wystawę, no to wystawa była, powiedzmy, takim tradycyjnym sposobem działania, tak? To znaczy ta wystawa w Berlinie poświęcona Auschwitz i Witoldowi Pileckiemu i powiedzmy, że to jest taka normalna praktyka wystawiennicza. Do tego powstał katalog, próbujemy dotrzeć do ludzi, żeby oni nas odwiedzali, ponieważ jest to tematyka, która jesteśmy nową instytucją i tematyka też nie jest do końca taka
jasna dla odbiorców niemieckich i międzynarodowych, no to to oczywiście dostarcza również różnych wyzwań. Natomiast ponieważ my w tej chwili, będąc tam, mając zresztą właśnie miejsce w samym sercu Berlina, na Pariser Platz, jeszcze przed pandemią stykaliśmy się z takimi problemami, mianowicie, że tam bez przerwy było, a to jakieś były demonstracje, a to była jakaś konferencja polityczna, która, czy obchody rocznicy upadku muru berlińskiego. Wszystko to było odcinane i tak naprawdę my coraz bardziej widzieliśmy, co się nasiliło w czasie pandemii, że my powinniśmy w jakiś sposób też szukać innych sposobów obecności, innych sposobów działania, docierania do naszych odbiorców. I to dotyczy zarówno naszej praktyki edukacyjnej, w której właśnie proponujemy pewne rzeczy głównie dla młodzieży, ale nie tylko, działalności archiwalnej i naukowej, jak i po prostu tej działalności również wystawienia. W związku z tym ta pandemia też się, ponieważ my zaczęliśmy się spotykać również w ramach zespołu właśnie online i zaczęliśmy też trochę inaczej myśleć o tym, co tak naprawdę możemy robić, tak? To znaczy, co jest feasible, co jest możliwe, a z drugiej strony, co jest skuteczne. Także ta działalność już od pewnie pół roku jest ciągłym testowaniem takiej praktyce działania, ciągłym przesuwaniem jakiejś granicy, czy testowaniem tych rzeczy, które dla nas są ciekawe i możliwe. I praca z wami, tak, praca ze stypendystami projektu Rozszerzona Rzeczywistość też jest częścią tej praktyki działania, tak, który znaczy, że my mamy pewien program, który właśnie dotyczy i udostępniania archiwów, i projektów badawczych, i projektów edukacyjnych. Ale tak naprawdę cały czas nie, nawet sytuacja nam poprosiła możliwości, żeby po prostu zasklepić w tym jakimś praktyce konkretnej, starej, utrwalonej praktyce działania. Także z dużą ciekawością czekam na prezentację tych projektów i życzę wszystkim wszystkiego dobrego i żeby jak największych sukcesów i też instytucji, tak, instytutowi i samemu sobie też życzę po prostu, żeby to też nam dostarczało zarówno radości, jak i po prostu było użyteczne również czasami może w naszej pracy albo przyjemnościach. Także dziękuję serdecznie. Dobrze, to ja jeszcze tylko dodam, że będziemy prezentować projekty, które zwyciężyły w naszym konkursie i zostały zrealizowane jako prototypy, ale będziemy udostępniać scenariusze, jak zrobić podobne działanie. Chodzi tu bardziej o narzędzia i wykorzystanie tych pomysłów i przełożenie ich na swoją pracę. Zaraz Państwo dowiedzą się więcej. Jeszcze chciałam dodać, że jeżeli ktoś ma Instagram, konto na Instagramie, telefon, to warto mieć go przy sobie, bo dwa projekty będą wykorzystywały Instagram. I już możemy przejść do prezentacji. Chciałam zacząć może od Mikołaja. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Mikołaj Janik. Przygotowałem razem ze wspaniałym duo Kissinger Twins, czyli z Kasią i z Dawidem, cześć Wam, projekt, który nazywa się Locus. To jest projekt zrealizowany na Instagramie właśnie pod adresem iterlocus. Dlatego teraz mogę napisać na czacie na przykład ten adres. Jeśli Państwo pozwolą, to go tam rzucę i będzie sobie mógł każdy zobaczyć. Ewentualnie mogę też udostępnić ekran i pokazać, ale nie wiem, czy skoro jesteśmy na żywo, to mi to wolno zrobić, bo jeśli o prawa autorskie, to jest pytanie w sensie, czy mogę udostępnić na przykład Instagram, tak żeby wszyscy widzieli jako share screening teraz, czy ktoś to wie? Nie wiem, no, ale myślę, że możesz to zrobić. Dobra, no to w takim razie tak zrobię. Tak, więc teraz powinni Państwo widzieć nasz instagramowy projekt Locus. Generalnie idea była taka, że ze względu na to, że przestrzeń fizycznie w czasie pandemii się zawęziła i ona została ograniczona, w Polsce było to słynne nasze między innymi zamknięcie lasów i różnych przestrzeni, no to jakby wartość przestrzeni wzrosła, prawda? Tak jak jest na rynku, że jeżeli do czegoś nie ma dostępu, to tego wartość rośnie. W związku z czym zacząłem zastanawiać się, jak w ogóle jest z tą przestrzenią, która nas otacza, czy ona
dlaczego niektóre miejsca są traktowane jako bardziej ważne, niektóre są mniej ważne i jak można zrobić tak, żeby w czasach tej całej naszej pandemii troszeczkę tą przestrzeń jakby poruszyć, ale też żeby zauważyć. W związku z tym przygotowałem razem z architektami i urbanistami taki krótki esej, w który w jakiś tam sposób w miarę humorystyczny i prosty opowiadał o tym, jak do siebie pasują różne przestrzenie i o tym, jak o nich opowiadamy, jakie rodzaje narracji podejmujemy, które z nich są nam bliższe, które dalsze. No i przygotowałem razem 7 takich odcinków jednominutowych w formie wideo, w których narrator opowiada o tym, jak te miejsca się nawzajem gdzieś tam przenikają. To może puszczę Państwu na przykład taki jeden z odcinków teraz krótko. Przypuszczam, że nie będzie dźwięku, ale będzie widać, a może będzie. Nie miejsce. Czy Państwo mnie słyszą? To przestrzeń niczyja. Nie ze względu na brak właściciela, ale na brak emocjonalnego powiązania jej z ludźmi. Nie miejsce cechuje się czasem, w którym nie obserwuje się zmienności, więc jego upływ zostaje zawieszony. Dobra, sobie pozwolę tylko taki krótki fragment przedstawić, myślę, że wystarczy. Więc za pomocą Locusa, który został naszym reprezentantem, czyli tej czerwonej kostki, udało mi się wymyślić szybki sposób na teleportację wizualną. No i razem z nim zwiedzamy wszystkie miejsca, które dla mnie w Polsce jakoś tam są istotne i mają takie znaczenie mitologiczne i łączymy je z miejscami, które na przykład zupełnie takiego znaczenia nie mają, są zupełnie pozbawione jakby semiotycznego ogona znaczeń. No i zestawiamy, prawda, te dwie takie trochę filozoficzne idee właśnie tego, co jest miejscem, co miejscem nie jest i jak można zrobić tak, żeby nadawać miejsce, nadawać znaczenie miejscom, które są ważne tylko dla nas, żeby jednak odkrywać miejsca, które będą miały znaczenie nie przez to, że są w katalogu turystycznym albo przez to, że są nazwane gdzieś tam przez kogoś, że są ważne, tylko żeby nadawać im znaczenie też sentymentalne przez samych siebie, co pozwala nam potem podróżować do miejsc, które będą istotne tylko dla nas. I to się wydaje bardzo oczywiste i proste, ale w turystyce masowej i w ogóle w podróżowaniu, które się odbywa, no to są tendencje raczej, że tak powiem, mało popularne. W związku z tym, może tak reasumując, ideą projektu było to, żeby po prostu tą przestrzeń zamierzoną w czasie pandemii rozszerzyć, ale nie poprzez to, że ją faktycznie rozciągniemy jakoś fizycznie, tylko żeby zmienić troszeczkę mentalność odbiorcy w kwestii tego, co jest istotnym miejscem i nadać sobie znaczenie miejscom nam bliższym, ponieważ jeśli nie mamy dostępu do tych, które są dalsze, nie możemy pojechać nad morze, nie możemy pojechać na przykład, nie wiem, na zamek na Wawelu, no to musimy szukać alternatyw, które będą dla nas różnie, miały równie wysokie znaczenie, a będą dla nas dostępne. No i na ten projekt Państwa serdecznie zapraszam. To jest całe 7 minut oglądania. Myślę, że w wolnej chwili po naszym wspaniałym podsumowaniu można rzucić okiem. Chciałem podziękować serdecznie za realizację Kissinger Twins, którzy mi świetnie poprowadzili w kwestii instagramowej. No i pani Kamili też chciałem podziękować za pomoc i Państwu za możliwość realizacji. Bawiłem się świetnie, podróżowałem dużo, odwiedziłem chyba 46 różnych miejsc. Było całkiem nieźle. Czy są jakieś pytania do mnie? Tak, jeżeli, bo po drugiej stronie też jest publiczność, więc jeżeli ktoś ma pytania, to może pisać na czacie. Więc jeżeli ktoś ma pytania, to może będziemy zbierać podczas wystąpienia i potem odczytam. Postać w formularzu Q&A, nie na czacie. A, okej, dobra. To Marek, możesz powtórzyć jeszcze raz, jak to zrobić? Tak, proponuję, żeby pytania zadawać w postaci w formularza Q&A. Czat jest niedostępny dla naszych obserwatorów, przepraszamy za to, ale formularz Q&A jest jak najbardziej dostępny i tam można zadawać pytania. Dobra, super, dzięki. Więc jeżeli ktoś ma pytania, proszę tam się z nimi kierować. A teraz przechodzimy do pani Małgorzaty Bus. Jeszcze poprosimy o włączenie. Tak, już jestem. Dzień dobry. Na poprzednim spotkaniu opowiadałam o tym, jak realizowaliśmy projekt w areszcie śledczym w Warszawie Grochowie. Projekt bardzo nowatorski ze względu, że zajęcia, które do tej pory prowadziłyśmy z osadzonymi kobietami piszącego bloga w kratkę, odbywały się zawsze w realu. Przychodziliśmy na zajęcia, normalnie wizytując je, zapraszając różnych artystów, dziennikarzy, pisarzy,
jakby edukując je kulturalnie i artystycznie. Niestety pandemia przerwała te działania i musieliśmy jakby wyjść naprzeciw, nie poddać się. Dzięki uprzejmości aresztu śledczego władzy, służby więziennej przeprowadziliśmy absolutnie nowatorskie, pierwsze w Polsce zajęcia online w więzieniu. Te zajęcia miały tę wartość, że chyba pierwszy raz osadzone miały wirtualny głos w przestrzeni publicznej, bo przecież uczestniczyły w tych zajęciach osoby z zewnątrz, na wolności, no i oczywiście one. To jest, odbył się dzięki też temu stypendium, albo przede wszystkim powiedziałabym, cykl spotkań niezwykle istotnych i ważnych, albowiem opublikowaliśmy filmy, na przykład to, co się dzieje w Warszawie, jak wyglądają galerie handlowe. Zapraszaliśmy różnych ciekawych ludzi, którzy opowiadają o swoich podróżach, o Instagramie. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ to jest projekt dedykowany głównie dla kobiet z długoletnimi wyrokami, którym do dożywocia włącznie, więc niektóre te panie nie wiedzą przysłowiowo, jak skasować bilet w metrze, jakby wyszły na zewnątrz, albo otworzyć tramwaj, bo nie wiedzą, że jest specjalny przycisk. Więc one są absolutnie wycofane pod względem technologicznym i takim kulturowo-edukacyjnym. My przybliżamy im ten świat, a blok, który one tworzą, blok, który to jest paradoksalnie, bo w więzieniu przecież nie ma internetu. One piszą ręcznie posty, my te posty przepisujemy, ja potem je moderuję i publikuję w sieci. Potem państwo mogą też przecież pisać i komentować. I dochodzi do wymiany myśli, do wymiany poglądów, do wymiany takiej edukacyjno-kulturalnej. To wszystko też dzieje się jakby na taką funkcję readaptacji społecznej, włączania w życie, bo jednak niektóre z tych pań wyjdą na wolność po 20 latach, po 15 latach i będą się musiały odnaleźć w tym świecie współczesnym. Tym bardziej, że wiemy, jak technologia pędzi. Telefon, który mamy 2 lata temu, był super nowoczesnym aparatem, który miał 2 obiektywy, a teraz telefony mają po 4 obiektywy. Te panie nie wiedzą tego, nie wiedzą często, jak po prostu obsłużyć zwykłą komórkę. Znaczy telefon oczywiście, o to mi chodzi. To jest niebywałe. W związku z tym takie działania na rzecz osadzonych kobiet, które wyjdą kiedyś na wolność, lepiej, żeby wyszły lepsze niż gorsze, prawda? Z wielu względów, chociażby dla nas dobrych. Bardzo przysługują się temu, są niezwykle ważne i mamy taki feedback od nich, bo one często piszą do nas listy, wychodząc na wolność, a więc jedna nagrała jakiś film na Facebooku i dziękuję. Dziękuję za to, że co się dla nich robi, że zyskują nowe kompetencje, nową wiedzę, otwartość na świat. Moje prywatne zdanie jest takie, że kultura jest najważniejszym narzędziem w readaptacji, w resocjalizacji społecznej, bo bez kultury po prostu one nigdy nie będą pełnowartościowymi ludźmi. Oczywiście mówię o takiej właściwej kulturze, nie subkulturze więziennej. Także to w ten sposób tak to widzieliśmy i tak zrealizowałam. Nie wiem, czy coś jeszcze opowiedzieć więcej. Może państwo mają pytania? Jest pytanie na Q&A. Jak dokładnie wygląda pokazywanie internetu i kultury cyfrowej osadzonym? Bardzo. Jest nasza wychowawczyni, z którą współpracujemy, pani podporucznik Ewa Smolińska, użycza własnego telefonu, który jest hotspotem, ponieważ, jak wspomniałam, nie ma internetu. Ma na to zgodę władzy dyrekcji więzienia. I mamy spotkania na Zoomie. No niestety nasza organizacja jest niezamożna i ten Zoom mamy taki komercyjny, w tym sensie, znaczy darmowy, czyli mamy takie 2 spotkania po 40 minut, potem to spotkanie jest przerywane i potem znowu jest ponawiane. To spotkanie moderuje moja właśnie tutaj przyjaciółka, która nie może się z nami połączyć, Beata Matusiak-Bula, która to moderuje. Z tej strony, z strony wolnościowej, czyli zarządza tym łączeniem, wpuszcza ludzi i powoduje, że może być dyskusja, podobnie jak my teraz.
No niestety jakość tych spotkań jest nieporównywalnie gorsza niż teraz, bo chociażby ze względu, że obraz jest gorszy. Dziewczyny siedzą w maskach, ale nie tylko ze względu na pandemię, tylko ze względu na to, że nie możemy pokazywać im wizerunku. Podobnie też nigdy nie publikujemy ich imion i nazwisk. One zawsze występują anonimowo lub pod pseudonimami. Ale dyskusja jest i to jest często gorąca taka dyskusja, że jedna przez drugą krzyczy. Wyobraźmy sobie tutaj teraz, jakbyśmy zaczęli wszyscy krzyczeć, co by się działo. W związku z tym musimy czasem to uciszać, bo mają tyle do powiedzenia ciekawych takich właśnie wrażeń, nawet w czasie pobytu w więzieniu, bo to jest inaczej, jeszcze jest trochę, tak powiem, tam nie ma bodźców zewnętrznych. My jesteśmy ciągle bodźcowani, a to pogoda, a to spotkania z człowiekiem, a to tamto. A tam jest cela telewizja. 24 godziny na dobę człowiek jest zamknięty, bo to jest tak zwany zamek. One nie wychodzą nawet do pracy na zewnątrz, nie mają przepustek. Z rodzinami widzą się tylko na Skype'ie. Teraz. Bo nie ma już widzeń nawet ze względu na pandemię. Także to nie jest ciekawa sytuacja. Czy może jeszcze jakieś pytania? Z przyjemnością odpowiem. Mimo że nie siedziałam nigdy w więzieniu, ale jeżdżę do tego więzienia od 10 lat, a teraz dwa razy w tygodniu spotykam się z osadzonymi właśnie na takich Zoomach i zapraszamy różnych ciekawych ludzi. Może ktoś z Państwa by chciał porozmawiać z osadzonymi, poopowiadać o swoich projektach. Też serdecznie zapraszam do kontaktu, bo myślę, że byłyby zachwycone, bo dla nich to jest właśnie okno na świat, to co wy pokazujecie, bo to jest absolutnie nowatorskie i ciekawe. Także zapraszam do współpracy przy okazji, taki ubije interes. No i do komentowania bloga fkratkę.pl koniecznie. Tak? Jeśli mogę, bo nie mam tu możliwości wpisania w Q&A, bo jestem w grupie panelistów, ale chciałam serdecznie podziękować za to działanie i pogratulować. Dziękuję bardzo. Wspaniały pomysł, inicjatywa i też obszar, który wydaje się w dobie pandemii właśnie jakoś szczególnie wrażliwy, bo już wyobrażam sobie, że bez pandemii już dostęp do uczestników takich działań jest ograniczony, jest to bardzo ważne dla nich z całą pewnością, a tym bardziej w pandemii wydaje mi się to niezwykle cenne, to co Pani robi. Także chciałam pogratulować i podziękować. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo jest mi miło. Przekażę koleżankom fundacji te słowa. Bardzo dziękuję. Jeszcze tu mamy komentarz od Pani Karoliny Szczepaniak, który brzmi: bardzo dziękuję za Pani pracę. Pozdrawiam, Karolina. Dziękuję. Mnie też pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę Państwu. Jeszcze jest pytanie drugie. Czy ja jako studentka pracy socjalnej mogę się z Panią skontaktować i ewentualnie dołączyć do takiego spotkania? Jest możliwość. Taka, proszę napisać na stronie Fundacji Dom Kultury albo na Facebooku mamy swój profil Fundacja Dom Kultury. Zapraszamy do współpracy, można napisać i możemy się porozumieć, w jakim zakresie, bo rzeczywiście potrzebujemy wolontariuszy, bo my przecież działamy w różnych obszarach, z środowiskiem romskim chociażby, które też jest trudne do wniknięcia, a niemniej mamy jakieś tam sukcesy, potrzebujemy tłumaczeń, potrzebujemy wielu różnych działań, także proszę pisać do nas na Facebooku i tam będziemy się kontaktować. Fundacja Dom Kultury.pl. Małgorzato, jeśli można tutaj, no gratulujemy rzeczywiście inicjatywy i projektu w ogóle, ale z przyjemnością byśmy wzięli udział kiedyś, jeżeli moglibyśmy w ogóle jakoś, nie wiem, pomóc, rozmawiać, nie wiem do końca jak wyglądają te spotkania, ale to my się tutaj zgłaszamy jako chętni do... Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę pisać, może ja napiszę za chwileczkę do wszystkich Państwa swojego maila, adres strony, adres bloga, dobrze? Super, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Teraz zapraszamy do wysłuchania opowieści o kolejnym projekcie. Teraz poproszę o głos Rafała Fundakowskiego. Dzień dobry wszystkim. Projektem, którym się zajmowałem, jest to projekt Farus, tak go nazwałem, który z łaciny oznacza latarnię. I trochę właśnie bardziej z języka angielskiego jest ta idea, wzięła się ta idea jako beaconu, czyli
czegoś, co już jest znane, przynajmniej na przykład w świecie muzealnym pod względem systemów audioprzewodników i różnego właśnie tego typu urządzeń. Jednak zazwyczaj jest to dedykowane do jednego zamkniętego miejsca. Nie ma możliwości, znaczy są to drogie urządzenia, drogie systemy, niezbyt dostępne dla ludzi poza tym jednym zamkniętym obiektem, jedną przestrzenią muzealną. Dlatego jest to taki system dystrybucji treści, który opiera się na rozwiązaniach takich w zasadzie typowych IoT, na mikrokontrolerach z różnymi bezprzewodowymi systemami komunikacji. Ten projekt zakładał stworzenie w zasadzie nie tak jak w innych przypadkach scenariusza i jakiejś akcji, tylko bardziej narzędzia, które dopiero umożliwia realizację różnego rodzaju scenariuszy i tak jak zakładała początkowa idea tego projektu, w kwestiach właśnie tego dystansu społecznego, czyli rozproszenia zwiedzających z jednej przestrzeni na większy jej zakres. W tym przypadku w trakcie projektu i w trakcie tworzenia takich przykładowych scenariuszy zastosowania tego urządzenia wyszło trochę więcej tych możliwości zastosowań niż tylko ten dystans społeczny. Jako urządzenie było parę takich bazowych założeń już na samym początku, które miały kierować na to, jak ten projekt powinien powstać. Na pewno miał być to projekt dostępny dla jak największej ilości osób. Nie mówię tutaj o uczestnikach czy zwiedzających, ale przede wszystkim o organizatorach i artystach, czyli miał być łatwy, jak najłatwiejszy do skonstruowania, jak najłatwiejszy do zaprogramowania. Miał być związany z jak najniższą ceną, po to, żeby zwiększyć zakres możliwości, no bo jeżeli byśmy stworzyli coś, co będzie kosztowało 300 zł, no to użycie 6 takich urządzeń, no to jest już kwota, która się wielu osobom wymknie. Na szczęście udało się zrobić urządzenie, które będzie kosztowało od w zasadzie nawet 20 paru złotych do 100. Więc już większe jego użycie jest możliwe. Wszystkie elementy są komponowane, są dostępne, mają swoje zamienniki, także nie jest to ograniczenie tylko do jednego rodzaju sprzętu. No wiadomo, trzeba trochę już więcej mieć możliwości, żeby się z tym znaleźć. Dodatkowo uniwersalna instalacja, czyli możliwość pracy na różnych systemach zasilania oraz jak najbardziej przystępna dla zwiedzającego możliwość użycia tego urządzenia, czyli w jak największym stopniu wykluczenie jakichkolwiek aplikacji, innych rzeczy, które użytkownik musiałby zrobić przed tym, żeby móc być w stanie się podłączyć. Ogólnie razem z obudową jest to tego typu urządzenie podłączane po USB albo do zasilacza, albo do panelu słonecznego. Całość w środku wygląda mniej więcej tak. Do tego można podłączyć baterię jako opcję zasilającą. Całość opiera się na mikrokontrolerze Wemos Lolin 32 lit. Jest to wersja mikrokontrolera, która posiada wbudowany system ładowania baterii, co jest bardzo przydatne w przypadku użycia tego urządzenia z zasilaniem słonecznym. Bo ogólnie biorąc pod uwagę ten projekt, założyłem 3 rodzaje zasilania. Pierwsze zasilanie jest to zasilanie sieciowe, gdzie całe to urządzenie można podpiąć po prostu do komputera, do ładowarki telefonicznej dowolnej, do dowolnego źródła zasilania USB 5-woltowego, więc jest to taki system operowania. Drugi system jest to system zasilania bateryjnego. Tutaj przeprowadziłem trochę testów, żeby sprawdzić żywotność, stosując baterie, które się nazywają 18650, to jest typ baterii.
może nieznany, ale bardzo popularny, bo on jest stosowany tak naprawdę we wszystkich takich zabudowanych akumulatorach, jest powszechnie dostępny, często stosowany na przykład w latarkach czołowych, które takich tych większych, że tak powiem. Jest ogólnie łatwo dostępny, więc stosując, to są akumulatory w dodatku, więc są ładowalne, więc nie zużywają się. Stosując cztery baterie tego typu, które kosztują około 6,50 za sztukę, bo przynajmniej ja za tyle kupowałem pod ten projekt, możemy utrzymać zasilanie takiego urządzenia przez 3 dni. Do tego, tak jak było widać, jest drukowalna obudowa w 3D, która zapewnia ochronę przed warunkami zewnętrznymi, więc to urządzenie nawet u mnie na balkonie teraz leżało przez 3 tygodnie, cały czas działając. Jest odporne na deszcz, na śnieg, na wilgoć, zapewnia zabezpieczenie na poziomie IP33, czyli jest odporny właśnie na warunki atmosferyczne. Jeżeli by użyć jakiegokolwiek systemu, że tak powiem, klejenia jakiegoś silikonu, żeby zatkać miejsce łączenia, możemy to zwiększyć do IP68, więc można zanurzyć już w wodzie nawet takie urządzenie. Jest to łatwe w zamknięciu, zamontowaniu, posiada specjalne uszy, jeżeli byśmy chcieli to gdziekolwiek zamontować. I teraz może przejdę w końcu do czegoś, żeby wyjaśnić bardziej jeszcze, na czym to polega, jak to działa, bo na razie mówiłem o takich technicznych bardziej sprawach. Urządzenie działa w taki sposób, że wytwarza swój lokalny hotspot Wi-Fi. Łącząc się do niego z poziomu własnego telefonu i przez wykorzystanie funkcjonalności Captive Portalu, dostajemy od razu po zalogowaniu się dowolną stronę internetową, tylko że ta strona internetowa nie jest zlokalizowana w sieci, tylko jest to zlokalizowana lokalnie na karcie SD. Ta strona internetowa może, jak to strona internetowa, może przynosić dowolne treści. Może to być albo dźwięk, albo grafika, tekst, połączenie wielu elementów, film. Dowolne tego typu treści możemy przedstawić właśnie dzięki tylko i wyłącznie podłączeniu się do tego urządzenia. Wezmę, może po prostu pokażę, jak to działa. Podłączam to, co mam tutaj przygotowane po prostu pod komputer. Włączam dostępne sieci, nie wiem, pewnie nie będzie widać, ale mam tutaj sieć Farus, tak jak nazwa projektu. Łączę się po prostu do niej. Z Captive Portalu dostaję zaloguj się do sieci Wi-Fi i dostaję pełną treść na telefon. Tą stronę, która jest zlokalizowana lokalnie. To jest nas kolejnym elementem, który chciałbym mówić, który najbardziej wyjaśni, jaka jest idea tego projektu, to są właśnie scenariusze. Scenariusze podzieliłem na 3 poziomy. Są to pierwszy element, to są scenariusze bazowe, czyli to są takie scenariusze, które w najprostszy i najbardziej taki podstawowy sposób spełniają założenia tego projektu i jego użycie. Potem rozwinięciem tych scenariuszy, ponieważ korzystając z nich przenosimy się, że tak właśnie poziom wyżej i tworzymy scenariusze gamifikacyjne, które mają na celu zwiększenie atrakcyjności wydarzenia, dodanie dodatkowych narzędzi marketingowych czy kampanii dla wydarzeń czy festiwali, zwiększają zaangażowanie widzów w dane wydarzenia i są takim trochę, nazwałem to jako pośrednie elementy pomiędzy promocją a takim typowym marketingiem. Ostatnim elementem i poziomem są to scenariusze eventowe, które w zasadzie są scenariuszami, które do tych scenariuszy gamifikacyjnych dodają elementy prawdziwej nagrody. Takiej realnej, może fizycznej, może cyfrowej, zależy od festiwalu. W każdym razie jest to forma już typowo pod organizację, pod festiwale, a nie dla indywidualnych twórców, tak przynajmniej założyłem. Teraz wśród tych scenariuszy, zaczynając od scenariuszy bazowych, nakreśliłem 3 takie elementy, trzy pod kategorie.
Dla scenariuszy bazowych mamy pierwszą rzecz, jest to komentarz merytoryczny. Ten komentarz merytoryczny polega na tym, że w przypadku instalacji czy w przypadku mappingów, murali czy innych rzeczy, które są bardzo dużej wielkości, w których klasyczne oznaczenie, dodanie klasycznego komentarza merytorycznego jest w zasadzie może możliwe, ale zgubi się w skali tego wydarzenia, bardzo ciężko go znaleźć, używając takiego jednego urządzenia i łącząc się do niego, dostajemy pełny ten komentarz merytoryczny na swój telefon, a więc nie jesteśmy ograniczeni do tego jednego punktu, jednego małego miejsca. Drugim typem scenariuszy jest to content rozproszony i to jest właśnie ta idea, która pierwotnie przesłaniała cały projekt. Że tak powiem, z tego się wszystko wywodzi. Idea była taka, że w momencie, w którym posiadamy, chcemy przedstawić jakąś treść w sytuacji ograniczonych spotkań, ograniczonych zgromadzeń, w sytuacji dystansu społecznego, zamiast lokalizować wszystkie prace w jednym miejscu, w jednej przestrzeni, możemy je rozproszyć po całym mieście. Używając takiego urządzenia możemy porozmieszczać je w różnych lokalizacjach, a następnie przy pomocy dowolnych już technik, czy to social mediów, czy fizycznych plakatów, czy nawet bezpośredniego przekazywania informacji, możemy poinformować zwiedzających, że nasze treści są dostępne w wielu miejscach. Możemy tam wrzucać zdjęcia, możemy wrzucać opisy, możemy wrzucać filmy, muzykę, cokolwiek. Także to jest to główne założenie. Może to być na przykład wykorzystane w inny sposób. Przykładowo ktoś, kto tworzy, nie wiem, malarz albo grafik, który rysuje elementy miejskie, może umieścić swoje grafiki umieszczone na tym urządzeniu, w pobliżu tego, co narysował, korzystając z kampanii na social mediach, informować ludzi, że takie coś się dzieje. Ktoś może przyjść, zobaczyć sobie to, co zostało namalowane w kontrze do tego, co jest naprawdę. To jest taki jeden z przykładów. Albo może to też służyć polepszeniu odbioru treści. Na przykład też kolejny taki przykład, który miałem, to jest ktoś, kto tworzy muzykę albo w ogóle jakiś, albo innego typu artysta dźwiękowy, może umieścić swoje prace zamiast tylko w internecie, gdzie każdy ma odbiór w swoim mieszkaniu, co nie jest takie, że tak powiem, fajne, może umieścić te swoje prace, porozrzucać po całym mieście w miejscach, które mają lepszą atmosferę, lepszy taki vibe i bardziej oddają to, co artysta chciał przekazać. Trzecim elementem tych podstawowych scenariuszy jest to taka rozszerzona ścieżka zwiedzania. Ma ona na celu przekazanie dodatkowych treści do już istniejących elementów. Przykłady, jakie tutaj mi przyszły do głowy, które opisałem w tym projekcie, no to jest na przykład galeria, która posiada ograniczoną przestrzeń, gdzie nie ma zbyt wielu możliwości wystawienia zbyt wielu prac. Można użyć takiego urządzenia, żeby pokazać coś w formie katalogu, który nie jest drukowany. Więc można rozszerzyć ilość dostarczanych, przedstawianych dzieł poza te fizyczne ograniczenia, które są w jednej przestrzeni. Druga rzecz jest już bardziej budżetowa. Niektóre osoby, w szczególności bardziej świeżsi artyści, mogą nie mieć po prostu budżetu, a w szczególności w przypadku rzeczy typowo cyfrowych, które są coraz bardziej popularne, żeby je zaprezentować podczas swojej wystawy. Dlatego mogą nie mieć budżetu, żeby albo nawet możliwości wypożyczenia, dostania na przykład 4 telewizorów, żeby pokazać 4 różne elementy. Można to zastąpić jednym takim urządzeniem, tak aby tą treść w jakikolwiek sposób móc przekazać. Nie jako oczywiście treść główną, ale jako treść dodatkową, więc rozszerzyć tą ilość kontentu, który jest prezentowany zwiedzającemu.
również ta rozszerzona ścieżka zwiedzania może być użyta po prostu w celu samopromocji, wieszając w jakiejś barze czy restauracji swój plakat o swoim wydarzeniu, czy to wystawa, czy nawet koncert indywidualny dla ludzi zajmujących się muzyką, mogą poza tą treścią statyczną, wizualną, mogą umieścić informacje, żeby zalogować się do takiej sieci, gdzie dostaną rozszerzoną wersję, mogą dostać fragment muzyki, takiego sneak peeka i w taki sposób tego użyć. Kolejnym etapem scenariuszy są scenariusze gamifikacyjne. Te scenariusze gamifikacyjne właśnie korzystają z tych coraz popularniejszych elementów gamifikacji różnego rodzaju wydarzeń. Są to formy zbierania, kolekcjonowania, formy zbierania punktów doświadczenia i zdobywania kolejnych poziomów i wszystkie te, które są tego typu rzeczy, które są zaciągnięte z gier komputerowych tak naprawdę. W tym właśnie wypadku stworzyłem też trzy takie pod kategorie. Pierwszą z nich to jest właśnie kolekcjonowanie. Można na przykład większy festiwal, który znajduje się w 6 lokalizacjach, informuje o takim wydarzeniu. Każda osoba, która przychodzi na ten festiwal, zbiera sobie, loguje się do tej sieci na każdym z tych wydarzeń i zbiera fragment całości jednego większego obrazu, który następnie zostaje odkryty dopiero w całości dopiero po zalogowaniu się do każdego jednego miejsca. Celem tego jest zwiększenie tej atrakcyjności tych miejsc, które mają tą właśnie mniejszą atrakcyjność dla zwiedzającego, które są na przykład bardziej oddalone od centrum miasta, co w taki sposób naturalny może sprawić, że ktoś mimo tego, że ogólnie nie uczestniczyłby w tym jednym, ostatnim, mniejszym wydarzeniu, to jednak się zdecyduje tam udać. Kolejnym elementem tego właśnie kolekcjonowania jest ta sama idea, czyli zbieranie po prostu jednego obrazu, przeglądanie kolekcji. Jednak na przykład można to użyć w kwestii kampanii, czyli zlokalizować te urządzenia w paru punktach miasta, stopniowo na Facebooku co parę dni informować, tutaj mamy kolejny element, tutaj kolejny element, zwiększamy zaangażowanie, rozciągamy event w czasie i w taki sposób jesteśmy w stanie dostać, jakoś bardziej zaintrygować i zwiększyć zaangażowanie ludzi w daną wystawę czy festiwal. Ostatnim z takich pomysłów na kolekcjonowanie jest jeszcze do tego samego użycie elementów geocachingu, czyli w prosty sposób możemy po prostu zamiast informować o konkretnym miejscu, wstawiać dane współrzędne geograficzne, można na przykład umieszczać same zdjęcia lokalizacji w mieście, przez co można tak w ten sposób uatrakcyjnić całe wydarzenie, ale w taki sposób, aby stworzyć formę właśnie takiej gry miejskiej bardziej niż konkretnego podawania kolejnych lokalizacji. Kolejnym podscenariuszem do tego są scenariusze poziomowania, levelingu. Jeden z nich, jeden z przykładów odnosi się na przykład do festiwali, które są skierowane bardziej dla dzieci, gdzie ustawienie paru takich urządzeń, przykładowo festiwal zajmujący się tematyką średniowiecza może ustawić takie urządzenia, dzieci logując się z telefonów do kolejnych pod sieci Wi-Fi, zdobywają punkty doświadczenia, które im pozwalają na levelowanie swojego takiego awatara, nie wiem, od giermka do króla, czy rycerza, czy coś w tym stylu, wraz z dostarczaniem dodatkowych informacji merytorycznych w takim wypadku, albo już na przykład festiwale muzyczne, na których gra więcej niż jeden artysta, mogą zmieniać tylko kartę SD w tym urządzeniu, każda osoba loguje się, zdobywa kolejne punkty albo odznacza, że była na danym artyście, na danym wydarzeniu i to ma taką typowo socjalmedialne znaczenie, że można sobie zrobić screena, wrzucić na Facebooka, otagować, więc zwiększać też zasięgi festiwalu i tak w ten sposób zwiększyć atrakcyjność, taki zwykły bragging, że byłem, widziałem, jestem fajny.
Ostatnim elementem z poziomu gamifikacyjny jest rozwiązywanie, system rozwiązywania zagadek, w którym przykładowo, korzystając z social mediów, podajemy lokalizację pierwszego urządzenia. Osoba, która przybywa na to miejsce, loguje się do sieci i dostaje fragment opowieści, fragment jakiegoś na przykład obrazu oraz bazując na miejscu, w którym się znajduje, dostaje pytanie. Odpowiadając na to pytanie prawidłowo, dostaje informację o lokalizacji kolejnego elementu. Udaje się tam, dostaje kolejny fragment opowieści i w taki sposób, tworząc całą historię, przechodząc od miejsca do miejsca i odpowiadając na jakieś zagadki, jesteśmy w stanie jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność i zaangażowanie dla zwiedzających. Lub na przykład, tak jak w przypadku tego festiwalu dla dzieci, można zamiast to poziomowanie robić automatycznie poprzez zalogowanie się, dodawać elementy, w których dziecko musi odpowiedzieć na pytanie zadane z treścią, która została przekazana w danym miejscu, więc musi zaangażować się bardziej w takie rozwiązanie, bardziej wystymuluje proces nauczania i zwiększy zaangażowanie u dzieci. Ostatnim poziomem tych scenariuszy są to scenariusze eventowe i tak jak mówiłem wcześniej, one polegają przede wszystkim na tym, aby korzystając z tych scenariuszy gamifikacyjnych, przechodząc przez te wszystkie procesy, kolekcjonując całe dzieła, zdobywając najwyższe poziomy, dostawać jakieś fizyczne za to nagrody, fizyczne lub cyfrowe. Może to być na przykład za uczestniczenie we wszystkich elementach festiwalu, może to być zniżka na ostatni, finalny, największe wydarzenie festiwalowe. Może to być samo zalogowanie się na danej imprezie, może uprawniać do losowania nagród, albo też na przykład ustawienie takiego storytellingowego, tego procesu zagadek, tylko oczywiście na odpowiednio trudnym poziomie, odpowiednio zabezpieczonym przed jakimiś oszustwami, przekazywaniem sobie informacji, może uprawnić na przykład do prywatnego spotkania z artystą na głównym wydarzeniu festiwalu. To są już takie wszystkie pomysły, jakie na ten moment przyszły mi do głowy. Jakby tak podsumować cały projekt, no to podstawowym elementem, który jest zaletą tego projektu, to jest to, że to po prostu zadziałało, co nie było takie znowu oczywiste w projektach technologicznych, a w szczególności projektach, które zakładają bardzo niskie koszty produkcji. Myślę, że udało się w bardzo dobrym stopniu dojść do wszystkich tych pierwotnych założeń, czyli żeby była niska cena, łatwa instalacja, bardzo uniwersalne zasilanie, bardzo wygodny sposób użycia dla użytkownika końcowego. Więc to wszystko się udało osiągnąć, więc uważam, że to działa w bardzo fajny sposób. No i tak samo te przykłady są, te scenariusze, które używam, są tylko przykładami. Korzystając z tego urządzenia można naprawdę wymyśleć dużo fajnych, już szczegółowo opisanych scenariuszy zastosowań, gier miejskich, systemów kolekcjonowania. To szczegóły już są bardzo, bardzo obszerne i każdy, myślę, kto chciałby z tego skorzystać, ma opcję, żeby wymyślić coś swojego i coś fajnego. Parę teraz słów o tym, jakie są ograniczenia w tym projekcie, bo mimo wszystko jest to projekt z niektórymi ograniczeniami. Pierwszym ograniczeniem zasilanie solarne musi być skierowane w bardzo dobrze nasłonecznione miejsce. System z zasilaniem solarnym posiada podtrzymanie, które wytrzyma półtora dnia, ale jednak brak słońca przez dłuższy okres czasu sprawi, że po prostu to urządzenie się wyłączy. Nie ma tego jak przeskoczyć, nie można zwiększyć mocy solarów, więc więc to jest takie jedno z tych ograniczeń. Tak samo jest sam mikrokontroler, jest mikrokontrolerem, który kupując na AliExpressie kosztuje 11 zł.
Więc posiada wbudowaną sieć Wi-Fi, posiada wbudowaną komunikację Bluetooth, bardzo wiele różnych jeszcze innych rzeczy, mniej istotnych akurat z punktu widzenia tego projektu. Dlatego tak naprawdę transfer i moc obliczeniowa tego urządzenia są ograniczone. Próbowałem wrzucić i skorzystać z tego urządzenia, wrzucając film, który miał 100 megabajtów, no i niestety nie było to możliwe, bo sam transfer przez SPI, przez protokół, który komunikuje się z kartą SD, jest na tyle ograniczony, że sekunda filmu ładowała mi się około 20, więc wszystkie pliki muszą być kompresowane i muszą jednak być dość małe, żeby móc tego użyć. Nie jest to pełna swoboda wrzucania czego się chce. Kolejnym elementem, ponieważ może jeszcze dodam, że w tym projekcie do każdego z tych przedstawionych elementów, który tam zrobiłem, do tych scenariuszy, jest przygotowany plik, są przygotowane pliki HTML przykładowe. Także nie trzeba od zera startować, żeby je zrealizować, tylko wystarczy edytować w sposób opisany w projekcie każdy jeden z tych przykładów, aby osiągnąć ten cel, który jest opisany w tych scenariuszach. Więc część z tych scenariuszy, przede wszystkim scenariusze, które bazują na zbieraniu i kolekcjonowaniu, opiera się na local storage, to jest taka trochę inna forma plików cookies. Dawo, przepraszam, ale bo też czas nam mija i... Dobrze, to już kończę, że... dobra. To już pominę to w każdym razie usunięcie historii, skasowanie historii może wymazać cały postęp w tym pliku. No i ostatnim jeszcze tak na szybko te scenariusze eventowe. Na ten moment, na tą formę, w której są udostępnione przykłady, polecam raczej ostrożnie do tego podchodzić. Nie są one w żaden sposób szyfrowane, więc forma jakiegokolwiek oszukania jest możliwa. Niełatwa, ale raczej bym sugerował, żeby nie korzystać z nich do fizycznych nagród. I to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja może tylko jeszcze szybko wrzucę link do całego repozytorium, jakby ktoś chciał sobie takie coś sam zbudować. Rafał umieścił całą instrukcję, która jest otwarta i każdy może coś takiego sobie sam zbudować. Dzięki Krzysztof, super, dzięki Rafał. Są jakieś pytania? Nie widzę. Dobra, no to przechodzimy dalej do projektu Rafael. Rafael, please. Rafael, oddaję Ci głos. Tak, dziękuję. Dziękuję, postaram się troszeczkę skrócić moje wystąpienie. Czy wszyscy mnie słyszą? Wszyscy mnie słyszą? Tak. Podzielę się z Wami moim ekranem, udostępnię go. Mam nadzieję, że to się uda. Chciałam pokazać Wam... Pracowałam nad czymś, co zatytułowałam Biuro, czyli biuro. Myślę, że warto wspomnieć na samym początku, że pomysł tego projektu pojawił się w mojej głowie już w 2019 roku, przed tym, kiedy świat się tak zmienił tak naprawdę. Zaczęłam pracę nad tym projektem jako nad czymś marginalnym. Tak naprawdę chciałam opowiedzieć realną, rzeczywistą, dłuższą historię na Instagramie. Dużo się wydarzyło w świecie rzeczywistym. Doszłam do wniosku, że to jest szalony projekt, on donikąd mnie nie zawiedzie, więc zaprzestałam go i nagle pojawił się COVID. Okazało się, że w świecie nie dzieje się tak dużo rzeczy, że musimy spędzać czas w domu i tak naprawdę wtedy grant Instytutu Pileckiego pozwolił mi powrócić do tego projektu, rozwinąć go jako coś, co idealnie pasowało do tego nowego, dziwacznego świata, chwili w historii, w której się wszyscy znaleźliśmy. Pokażę Wam przykład tego, jak wyglądała wersja testowa przed COVID-em. Jednym z głównych problemów jest to, że mamy tutaj dużo tekstu. Tekst jest dość małą czcionką napisany,
Nie wiem, kto z Was korzysta z Instagramu, ale to nie jest po prostu ten kanał. To nie jest dopasowane. To jest za długie do Instagramu. Jednym z dużych wyzwań, które stały przede mną, którym musieliśmy rozwiązać z Kasią i Dawidem, było to, jak sprawić, żeby to było bardziej ekscytujące, bardziej imersyjne, bardziej fascynujące, żeby zachować jednak także ideę doświadczenia kolektywnego. Wszystko to zaczęło się jako projekt osobisty. Zastanawiałam się, co się stanie, jeśli opowiem tą historię na Instagramie. Ta praca pozwoliła mi przekształcić to w projekt, w którym ciągle myślałam o tym, jak ja, jako twórca, buduję interakcje z użytkownikami, jak mogę stworzyć to, aby generować interakcje pomiędzy użytkownikami. Pokażę Wam, jak to działa obecnie. To jest mój Instagram, to zobaczycie wchodząc na stronę albo korzystając z apki Instagrama. Jest dużo zdjęć. To jest coś, czego tak naprawdę nie zmieniłam. Tak miało się tworzyć nastrój, atmosfera. To, co ważne, to to, co się wydarza tutaj w Insta Stories. Mamy 1.0 i what is this, czyli co to jest. Pokażę Wam kawałek tego, co można tam znaleźć. Niemniej jednak na początku jeszcze chciałabym podkreślić, jak mówiłam wcześniej, że mieliśmy dużo decyzji do podjęcia, ważnych decyzji, których wymagał ten projekt. Dostępność nie tylko dlatego, że to jest na Instagramie, więc technicznie każdy, kto ma internet, może uzyskać do tego dostęp, ale chciałam, żeby to było dostępne w sensie głębokim, jak sprawić, żeby ludzie nie tylko znajdowali to konto, ale chcieli poznać to doświadczenie. Ja nazwałam to taką strawialnością historii. Kiedy zaczynałam tak naprawdę, miałam tak dużo materiału, dużo tekstu napisałam, potem jeszcze tworzyłam dużo materiałów wideo, miałam taki impuls, że trzeba po prostu ludzi zarzucić, zalać tym materiałem, bo po prostu warto, żeby oni wszystko zobaczyli. Jedną z interesujących rzeczy, które zaobserwowałam, było podzielenie tego na odcinki, żeby to nie było takie zalanie treścią. Te odcinki musiały być odpowiednio krótkie oczywiście. To było dla mnie bardzo interesujące. Na Instagramie można to zrobić w bardzo dynamiczny sposób, zwłaszcza korzystając ze stories. Można nawet zobaczyć, kiedy ktoś po prostu odpada z tej historii. Nie wiem, widzimy, czy po minucie wszyscy przechodzą dalej, przechodzą na następne konto. Prawdopodobnie oznacza to, że należałoby już troszeczkę zmienić tę historię, albo ją już zakończyć, albo dodać coś bardzo ekscytującego po minucie. Wydaje mi się, że z perspektywy tej, o której dzisiaj mówimy, o takich form cyfrowych, bardzo kolektywnych, to było coś dla mnie bardzo osobiście bardzo interesującego. W korytarzu zawsze czujesz się obserwowany albo obserwowana. Nie wiem, słyszycie dźwięk tego filmu? Szkoda, ale pokażę Wam, co tutaj jest. Możecie zobaczyć, to jest taki wycinek tego, co jest na moim koncie instagramowym. Zachęcam, żebyście zapoznali się z tym. Myślę, że tak naprawdę główna sprawa to, że dodałam materiał wideo, żeby to było bardziej imersyjne, i dodałam dźwięk. Teraz tekst to tylko napisy do materiału audio. Niestety nie jest to po polsku, chyba że nie słyszycie. Mam nadzieję, że uda się to zmienić. Na podwórku zawsze czuję się obserwowany. Trzeba tutaj ufać temu, kto może patrzeć. Oddychaj, wyciągnij klucz. Nie musisz robić niczego, czego nie chcesz. Masz zegarek, który mówi ci, że powinnaś być przed biurkiem już od 3 minut, ale wciąż jesteś wolna.
Jeżeli czujesz się nie do końca swobodna, oddychaj jeszcze raz. To znane uczucie, oddychaj. Tylko twój zegarek ma na chwilę obecną twoją lokalizację. Potrzebujesz jeszcze minuty może? Teraz wydaje mi się, że słyszeliście. Jak widzicie, wybrałam taki fragment. To nie był cały odcinek tak naprawdę, ale to jest pierwszy moment, kiedy oglądający podejmują decyzję. I to jest coś, co wyróżnia tak naprawdę moje dzieło, to co stworzyłam. Jest ono bardzo interaktywne. I znowu można powiedzieć, Instagram jest tak czy siak interaktywną platformą. Ja jednak chciałam wejść w to głębiej. Stąd pomysł, żeby oglądający wybierali, w jakim kierunku historia się rozwija. Jest takich punktów kilka. Użytkownik wybiera wówczas ścieżkę A bądź ścieżkę B. Na przykład tutaj, kiedy narrator pyta, czy potrzebujesz jeszcze minuty, mamy dwie możliwości, tak albo nie. Następnie wybiera się inną historię w zależności od podjętej decyzji. Dla mnie interesujące w tym wszystkim jest także to, że z jednej strony to jest po prostu zabawa, jest to taki fun. Nie wiem, czy znacie to z książek z dzieciństwa, że były książki, które dawały nam wybór, nie wiem, zabijamy smoka, czy uciekamy i tak dalej. Myślę, że to jest taki element właśnie gry, takiej gamifikacji, którą uwzględniłam w tym projekcie. Z drugiej strony jednakże mamy też poczucie wspólnoty. Jak pokazałam Wam na tym slajdzie, mamy statystyki. Tak, nie. I widzicie, ile osób powiedziało tak, a ile osób powiedziało nie. Moim zdaniem takie małe sygnały pozwalają nam poczuć się częścią większej społeczności, społeczności ludzi, którzy jednocześnie z Wami doświadczają tej historii. Myślę, że w czasach izolacji społecznej jest to bardzo ekscytująca opcja. W oparciu o to stworzyłam także nowy element. Obecnie jesteśmy w pierwszym sezonie, mamy 5 odcinków. Napisałam jednak więcej sezonów, więc będzie to długi projekt. Idea jest taka, że z jednego sezonu przechodzi się w drugi w oparciu o konkretne wskazówki. Wskazówki, które są dostępne w danej historii, więc ludzie będą musieli się komunikować, wymieniać ze sobą informacjami, żeby znaleźć całą tą wskazówkę i przejść do kolejnego sezonu. To będzie wymagało komunikacji. Moim zdaniem był to sposób eksperymentowania z budowaniem wspólnoty, z kolaboracją, ze współpracą, z takim poczuciem, że razem coś czytamy, razem się w coś bawimy. W czasach, kiedy wydaje się to dość trudne. Już chyba zajęłam Wam dużo czasu. Chciałam jeszcze powiedzieć parę słów na temat przycisku interaktywnego, czy różnych przycisków. Tutaj widzicie koniec epizodu drugiego, koniec odcinka drugiego, historia. Wygląda tak, że siedzicie Wy jako główni bohaterzy przed komputerem, macie dostać jakieś zlecenie, zadania, które będziecie musieli wykonać w tym tygodniu i ludzie mogli wybrać spośród czterech opcji A, B, C, D, i można było zgadywać, jakie to będą zadania do następnego odcinka, który został udostępniony tydzień później. Tak samo tutaj, może jednak wolałbyś robić coś innego. Można było wybrać, czy wpisać nawet, co by się wolało robić. Moim zdaniem to jest świetny sposób na interakcję ze mną, ale też ze sobą nawzajem, bo te odpowiedzi można udostępnić innym użytkownikom. Na tym slajdzie chciałam powiedzieć parę słów na temat tego, jak to wygląda, jak można zbudować takie dwie ścieżki, ale to jest kwestia techniczna. Pominę to, dlatego jeżeli chcecie, możemy się skontaktować, mogę powiedzieć o tych technikaliach, żeby teraz nie zabierać cennego czasu.
zachęcam Was po pierwsze do zapoznania się z Your Bureau na Instagramie. Mówiłam dużo o tym systemie, a nie o treści, nie o kontencie, o historiach. Zaczyna się w typowym biurze, kiedy podążamy przez kolejne odcinki. Historia staje się coraz bardziej dystopijna, dziwaczna, taka futurystyczna, troszeczkę na pograniczu science fiction. I kolejny element, na który chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to to, że bardzo pomogło mi to, że miałam ten projekt. Pozwoliło mi to podzielić się uczuciami na temat chwili obecnej, na temat tego, jak dużo dystopii było wokół mnie. Skanałowałam to w jakąś historię. Jest to obiekt dynamiczny, ponieważ ta historia wynikała z tego, przez co przechodziliśmy jako społeczeństwa. Będzie jeszcze zaplanowany tutorial, w którym szczegółowo opisuję, jak długo taki proces na przykład może trwać. Dla mnie, cóż, no ja nie wiem, ile to już trwa, ja dużo eksperymentowałam. Wydaje mi się, że to jest właściwe podejście do takich zadań. Jestem bardzo zadowolona, że mogę to zaprezentować w tym kontekście. Wiem, że ten tutorial zaraz się pojawi. Myślę bowiem, że to coś ekscytującego, że to można wykorzystać jako narzędzie, żeby podzielić się historią, którą chce się opowiedzieć, historią, która tkwi nam gdzieś w głowie. Myślę, że jest tutaj jeszcze coś bardzo kolektywnego, bardzo ludzkiego w tym, że chcemy tworzyć gry dla innych. Kiedy ja nad tym pracowałam, czułam, że tutaj zostawiam komuś wskazóweczkę, o, albo tworzę te różne opcje dla ludzi. To sprawia, że czujemy się razem. Bardzo dziękuję za tę możliwość pracy nad tym projektem, zaprezentowania go dzisiaj. Dziękuję Kissinger Twins bardzo, bardzo, bardzo za wsparcie. I teraz już kropka, kończę. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Ktoś chce powiedzieć? Nic nie mamy na Q&A. Okej. To lecimy dalej. Robert, teraz poproszę Ciebie o wystąpienie. Cześć. To ja też udostępnię ekran, prezentację. Dobra, super, wszystko widać. Tak, jest OK? Ja chciałem przedstawić projekt, który nazywa się Nie Tylko Dom. I nazywam się Robert Witczak i w ostatnich kilku latach jestem architektem. Obroniłem swój dyplom na uczelni na TU Delft w Holandii. Aktualnie pracujemy w zespole kuratorskim razem z kolektywem Prolog nad wystawą Trouble in Paradise, która dotyczy wsi. I generalnie te moje projekty architektoniczne i moje zainteresowania gdzieś fokusują wokół problematyki w ogóle domowości i obszarów wiejskich. Stąd też projekt Nie Tylko Dom też dotyczy pewnej interpretacji tego, w jaki sposób w tych okoliczności ograniczeń i COVID-u zmienia się nasza percepcja domu i tego, w jaki sposób nasze funkcje domowe dzisiaj wyglądają. I projekt jest katalogiem narzędzi, instrukcji do budowy domów, tylko domów, które nie są dedykowane ludziom, a zwierzętom. To wyniknęło z takiej prostej obserwacji faktu, że zamknięci w naszych czterech ścianach, czy w mieszkaniach, czy w domach z ogrodami, bardzo mocno zaczęliśmy zwracać uwagę na to, kto jest naszymi domownikami, czy to w ogrodzie, czy w samym mieszkaniu, i chęć zakupu, czy posiadania psa w mieszkaniu, czy próba jakichś działań i integracji z naszą florą i fauną na ogrodzie
służy właśnie taka architektura, taka mikroarchitektura dla psów, dżdżownic, ptaków, wiewiórek, jeży. Ona jest jakby specyficznym takim projektem, który miał na celu pewnego rodzaju zmianę sposobu myślenia, komu architektura w ogóle jest dedykowana i jaką rolę taka architektura może pełnić. I ona składa się, ten katalog składa się z projektów tych domów dla poszczególnych zwierzaków, z instrukcji obsługi i tego, w jaki sposób taki obiekt możemy skonstruować, utrzymać, jakie są jego podstawowe parametry. No i z takiej prostej instrukcji montażu. Projekt oparty jest o taką bardzo szeroką dostępność, wykonany z prostej grubości, jednej grubości sklejki, jest wycięty za pomocą szablonów na wycinarce CNC, więc bez względu na to, kto by chciał taki dom sobie zbudować, to jest on na podstawie wykrojów możliwy do prefabrykacji w zasadzie w każdym miejscu i za pomocą instrukcji obsługi można bez problemu ten domek zmontować. On jest tak zaprojektowany, że w systemie łączeń nie wykorzystać żadnych śrubek, żadnych gwoździ, żadnych narzędzi, w zasadzie tylko dwie ręce i odrobina siły wystarczy, żeby ten domek, obiekt w precyzyjny sposób zmontować i dzięki temu on też jest możliwy do demontażu, więc jeżeli go rozłożymy, to jest bardzo kompaktowy i możliwy do przeniesienia, mobilny w tym sensie. Technologia wycinania CNC za pomocą frezu pozwala na bardzo dokładne zrealizowanie bardzo dokładnych wykrojów. To jest istotne właśnie w tym indywidualnym montażu, gdzie właśnie te dilatacje czy różnice powinny być zniwelowane. No i też właśnie ten nadaje to taki charakterystyczny detal architektoniczny tym konstrukcjom. Wykroje są przygotowane w formacie DWG i też to pozwala na w dosyć łatwy i przystępny sposób osobom, które są zainteresowane na ewentualne modyfikacje tych form czy nakładanie konkretnych dodatkowych warstw na generowanie i na adaptowanie tych wykrojów pod własną fabrykację. No i końcowo takie obiekty można w dowolnych miejscach, czy to we własnym lesie, ogrodzie, czy nawet we wnętrzu własnego domu lokalizować w prosty sposób. I tutaj mam przykłady różnych aranżacji przez użytkowników, w jaki sposób oni wyobrażaliby sobie, czy wyobrażają wykorzystanie takich prostych form i adaptowanie ich pod użytkowanie właśnie dla swoich najbliższych zwierząt w najbliższym otoczeniu. I wydaje mi się, że tak krótko mówiąc, to ten projekt w pewien sposób ma na celu empatyzowanie użytkowników i jednocześnie też projektantów za pomocą takiego myślenia projektowego na potrzeby trochę wychodzące poza interes człowieka i wyjścia z tej takiej człowiekocentrycznej perspektywy i zwrócenie uwagi, że w naszym środowisku mamy bardzo dużo organizmów, w którym też odrobina uwagi i troski wystarczy, żeby tę potrzebę zaspokoić. I wydaje mi się, że też wprowadzić do własnego najbliższego otoczenia trochę więcej różnorodności. Więc nie jest to tylko dom, który jest przeznaczony dla ludzi, ale stara się trochę tą ideę domu poszerzyć o obiekty lęgowe, siedliska dla zwierząt. Także tyle z mojej strony i dziękuję za krótką prezentację, za możliwość realizacji tego projektu. Dziękuję Izie Rutkowskiej za tutorowanie mnie przez ostatnie kilka miesięcy i całemu Instytutowi, przede wszystkim pani Kamili za organizację całego procesu i konkursu.
Dobrze, już jestem z powrotem. Dziękujemy bardzo. Okej. Czy są pytania? Nic tutaj nie widzę. Tak, nic nie widzę. Asia Kubicka napisała wspaniały pomysł i projekt. I możemy przejść dalej do Teresy, która się naczekała, no ale niestety ktoś musi być ostatni. Więc zapraszam do zabrania głosu Teresy Czepiec, która powie o projekcie Bliscy. Dzień dobry wszystkim. Ja też sobie udostępnię ekran. Ja pracowałam z takim projektem, który ostatecznie nazywał się inaczej. Ostatecznie nazwałam go Bliscy. I we współpracy z Joanną Kubicką, muszę powiedzieć, dlatego że to była taka właśnie to była współpraca, fantastyczna wymiana, która sprawiła, że ten projekt nabrał takiego kształtu, a nie innego. Gdyby nie było Joanny, na pewno byłby inny. Sam projekt wziął się z... O, tylko nie wiem, czemu nie mogę wejść na dół. O tak. Sam projekt wziął się z takiego bardzo indywidualnego poczucia w czasie pandemii, żeby zwalczyć poczucie uwięzienia. Bardzo dużo chodziłam po mieście, najpierw po parkach, ale później parki zamknięto, więc chodziłam po ulicach i ulice, jak wszyscy wiemy, były puste, przywodziły na myśl katastroficzne filmy o końcu świata, a mnie, moją uwagę zwróciło jeszcze coś takiego szczególnego i to było, to chodziło o to, że jedyne zdjęcia ludzi, jakie tam się znajdują, to są reklamy albo zdjęcia polityków. A tymczasem, jak sami dobrze wiemy, za murami mieszkań tętniło życie, pełne uczuć, napięć, ludzie dawali wyraz swojej wyjątkowej potrzebie ekspresji i byli w przeróżny sposób kreatywni, natomiast na zewnątrz tego zupełnie nie było widać. I dotarło do mnie, że ta przestrzeń publiczna bardzo jest zdominowana przez przekaz reklamowy i polityczny i że brak jest w niej nas samych. I że z całą pewnością taki stan rzeczy kształtuje naszą świadomość i dzień po dniu ma swoje bardzo poważne skutki społeczne. I dlatego zastanawiałam się, co ja mogłabym chociaż w jakimś małym zakresie zrobić w tej kwestii. I inspirując się działaniami francuskiego artysty street artu, Giara, i fotografiami Zofii Rydet, szukałam jakichś właściwych środków wyrazu. I wtedy przyszło mi do głowy, że jeśli małe zdjęcie rodzinne, które przechowujemy w naszym telefonie albo albumie, zostanie powiększone i wyświetlone na zewnętrznej ścianie budynku, pojedyncza historia z wnętrza mieszkania może nabrać nowego charakteru i stanie się częścią opowieści o społeczności. Taki był jakiś pomysł, który przyszedł mi do głowy, tylko miałam kłopot, właśnie nie wiedziałam, jak to wykonać. Z tego względu, że jedyne doświadczenie, miałam takie doświadczenie na styku działań społecznych, sztuki społecznych działań i filmu i projekcji. To, co tutaj pokazuję, to są takie dwie projekcje po lewej stronie, które jeszcze w czasie, kiedy byłam architektem i pracowałam jako architekt, robiłam też w wolnym czasie, jakby z takiej własnej potrzeby robiłam takie projekcje street artowe. I te projekcje dwie miały miejsce na osiedlach w Krakowie. Natomiast później, poszukując takiego własnego rozwoju i rozwoju języka wizualnego, zajęłam się filmem i te dwa zdjęcia, które widać po lewej stronie, to są zdjęcia z filmu Super Jednostka, który jest takim 20-minutowym dokumentem, który zrobiłam wraz z mieszkańcami i ekipą filmową. I w jakim sensie właśnie robienie dokumentu jest również taką bardzo, jakby w mojej filozofii jest takim bardzo integrującym doświadczeniem i takim też było właśnie, jeśli chodzi tutaj o społeczność ekipy filmowej i społeczności. To były moje doświadczenia i z takimi doświadczeniami i z tymi pierwszymi wnioskami złożyłam tutaj, złożyłam właśnie stypendium, prośbę o stypendium.
I dzięki właśnie temu stypendium udało się przeprowadzić pomysł i jak również próbną projekcję. I stworzyliśmy właśnie taki prototyp projektu Bliscy, który polega na wyświetlaniu po zmroku na zewnętrznej ścianie budynków zdjęć wykonanych przez mieszkańców. I dzięki świetnej wystawie obrazy ze środka przenikają na zewnątrz i pojawiając się w przestrzeni publicznej napełniają ją intymnymi historiami bliskich i dalekich sobie ludzi, łącząc je we wspólną, wyjątkową opowieść. I to, co tutaj widać, to była taka projekcja, którą zrobiliśmy właśnie próbnie 12 września tego roku przy Placu Zbawiciela. I udało nam się też pozyskać dwóch partnerów i to było właśnie w ramach Millennium Dogs Against Gravity i również włączyła się taka organizacja Home Movie Day. Ale żeby móc w ogóle przeprowadzić te projekcje, to musieliśmy zrobić kilka rzeczy, takich bardzo technicznych. I pierwszą z nich to było oczywiście zbieranie zdjęć. I tutaj zastanawiałyśmy się właśnie z Joanną, w jaki sposób przeprowadzić ten projekt, żeby on miał też swoje korzyści nie tylko dla twórców, ale nie tylko dla twórczyni, czyli dla mnie i dla osób, które mnie otaczały, ponieważ dobrze się przy tym bawiliśmy, ale zależało nam na tym, żeby społeczność też coś z tego miała. I tutaj, żeby jakby przetestować różne formy zbierania tych zdjęć, które miałyby jakby na celu właśnie też integrowanie tej społeczności, wypróbowaliśmy różne sposoby i tutaj częściowo zbieraliśmy je robiąc ogłoszenia na Facebooku, ale również też dzięki pośrednictwu społeczników, którzy pomagli nam w dotarciu do poszczególnych osób, ale również jak również przez zorganizowanie warsztatów fotograficznych w Centrum Wielokulturowym w Warszawie. I generalnie wniosek jest taki, że ludzie byli niezwykle otwarci i chętnie dzielili się swoimi zdjęciami, natomiast niełatwo było do nich dotrzeć. I później z kolei pojawiła się nowa kwestia, to znaczy kiedy zdjęcia już były zebrane, należało je jakoś ułożyć. I tutaj właśnie zdałam sobie sprawę też z tego, że jakby sposób ułożenia tych zdjęć determinuje opowiadanie. Więc ja osobiście zdecydowałam się na segregowanie ich tematycznie, grupując emocje i przekazy płynące z fotografii, tak żeby przeprowadzić widza przez opowieść o tym, co dzieje się we wnętrzach pomiędzy bliskimi ludźmi. I teraz technicznie wyglądało to tak, że po długich poszukiwaniach znalazłam odpowiednią ścianę. Odpowiednia ściana w moim odczuciu to jest taka, która posiada dużą powierzchnię ściany bez okien. Znajduje się też w miejscu, które jest zaciszne i tutaj to było idealne, ponieważ było to podwórko, ale równocześnie było to miejsce, które było też widoczne z ulicy. O, dlatego też to miejsce wydawało mi się idealne i rzeczywiście spełniło swoją rolę, dlatego że pozwalała ludziom się zgromadzić, tym, którzy na przykład wysłali zdjęcia i jakby znaleźć się w tej grupie, natomiast też pozwalała jakby na to, że przypadkowy przechodzień mógł również uczestniczyć w tym działaniu. Realizację techniczną to też właśnie wyglądało w ten sposób z Placu Zbawiciela. Realizację techniczną przeprowadziliśmy w 4 osoby. Tutaj niestety nie ma na tym zdjęciu Agaty jeszcze Balcerza, która mi pomagała, ponieważ jak się okazuje, to jednak to działanie jednak jest dosyć złożone, dlatego że nie tylko trzeba zebrać zdjęcia, ułożyć je, przeprowadzić to technicznie, ale również należało załatwić pozwolenia, żeby móc w ogóle to wyświetlanie w tej przestrzeni publicznej przeprowadzić, dlatego stąd nieoceniona absolutnie pomoc moich wspaniałych kolegów, więc była to właśnie Agata Balcerzak i grupa techniczna ZUCH i to są ludzie na co dzień związani z teatrem, którzy szukają ujścia swojej kreatywnej energii w realizacji nietypowych wyzwań. Natomiast technicznie potrzebny nam po prostu był rzutnik, komputer i długie kable umożliwiające korzystanie z prądu. Ostatecznie chciałabym jeszcze tylko pokazać.
pokazać slapshota w taki sposób, jaki to ostatecznie przebiegło. Moje wnioski takie na koniec to jest to, że stworzyliśmy działanie, taki prototyp działania projekcji w dowolnym miejscu na Ziemi, który zakłada możliwość powtarzania go przez grupę ludzi i celem projektu jest stworzenie pretekstu dla spotkań sąsiedzkich, budowanie więzi, świadomości na temat ludzi, którzy mieszkają blisko siebie. Realizującymi projekt mogą być mieszkańcy bloków, kamienic, osiedli, lokalne instytucje, grupy nieformalne itd. I świetna wystawa może być miejscem spotkania dla lokalnej społeczności, na podwórku czy pod blokiem, ale może być też otwarta dla przypadkowych osób. Projekt może i powinien być używany w imię spotkania i zawiązywania więzi międzyludzkich, a nie może być używany dla głoszenia idei politycznych, reklamowych, ideologicznych. Nie może głosić haseł rasistowskich, ksenofobicznych, ani w żaden sposób szerzyć agresji. A ja sama zamierzam go rozwijać i przeprowadzać go w miejscach konfliktu, albo na przykład takich, które na co dzień wydają nam się przeźroczyste, niewidzialne, a powinny zostać zauważone. I na koniec chciałam właśnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym to było możliwe. Tutaj obecnej Joannie, tak jak mówiłam, naprawdę podkreślam, to była niezwykła współpraca i dziękuję Ci bardzo, Joanno, za tą wymianę myśli, poglądów, rozwój i tak dalej. I oczywiście Kamili, która też czuwała i moim wspaniałym współpracownikom, których nie mam pojęcia, czy są, ale bez nich to również by się nie odbyło i ludziom, których spotkałam na drodze przy okazji. I jeszcze chciałam tutaj do pani Małgorzaty się zwrócić, że jeżeli ją by mogła interesować też nasza współpraca, ja byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby to było możliwe. Bardzo dziękuję. Jest też pytanie o to, czy film Super Jedynka gdzieś... Tak, zapraszam bardzo na VOD, jest on za darmo, można go sobie zobaczyć. A, okej. Okay. Dobra, zrozumiałam. Tylko można zobaczyć za granicą na takiej platformie DAFI. A jeśli nie, to proszę się zwracać do mnie, chętnie prześlę. Teresa, a możesz wrzucić w czat link do VOD, do tego filmu dla wszystkich, bo może będzie można przykleić do spoza panelistów grupy to. Dobra, to tutaj udostępnimy te wiadomości i wszystkie linki po zakończeniu spotkania. Jeszcze mamy komentarz od Agnieszki Szydłowskiej z Superfundacji. Dobra, wszyscy już zabrali głos, więc teraz może ktoś jeszcze chciałby z panelistów coś powiedzieć, bo zaraz będziemy kończyć, jest 13. Rozmawiamy. Jakieś konkluzje, coś do dodania? Dobra, nie będę nikogo wywoływać do odpowiedzi. Asia, dobrze. Ja bym chciała, mogę coś powiedzieć? Krótko? Tak, proszę. Ja chciałabym tylko podziękować stypendystom, z którymi miałam okazję pracować, bo było to bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie i mam poczucie, że bardzo, bardzo ładne rzeczy im powychodziły z tego, więc tak tyle jakby w woli prywaty jakby, ale też jestem pod wrażeniem wszystkich innych wypracowanych projektów, więc gratulacje dla jakby całego projektu w sumie. Tak. Chciałam powiedzieć, podsumowując. Ja chciałam z kolei zaproponować, żebyśmy na chwilę włączyli mikrofony i może nam się uda, brawa nam się udadzą dla stypendystów i stypendystek. Ja bym tylko powiedział, że my również bardzo dziękujemy. Świetnie nam się pracowało z Rafael i Mikołajem. Naprawdę bardzo fajna współpraca i pozostałe projekty super. Słuchajcie, no ja na pewno zadzwonię z Kasią do Rafała, żeby z nim porozmawiać. Robert, domek dla ptaszków, kurczę, ostatnio 2 tygodnie wałkujemy temat, więc to idealnie się wątek pojawił. I no super, słuchajcie, bardzo fajna puenta ciekawego procesu. Te projekty są, więc super, że takie akurat zostały wybrane wszystkie. Także gratulujemy. Dobrze, to ja tylko dodam, że te wszystkie projekty będą wypuszczone w charakterze ich
scenariuszy, tutoriali i tam będą i projekty, bo tutaj padło też pytanie, czy projekty budowane są dostępne. To wszystko będzie dostępne na początku grudnia jako PDF do pobrania i będzie można po prostu zrealizować sobie takie podobne działanie, tylko może z innym wkładem merytorycznym, z inną treścią. No i próbować działać, czy pracując z ludźmi, wydając zdjęcia, czy budując urządzenie do rozsyłania linki, jeżeli ktoś ma taki potencjał, czy może porywając się na pracę w więzieniu. Także zapraszamy do śledzenia Facebooka Instytutu Pilarskiego w Berlinie. Będzie też druga seria tego stypendium. Też proszę śledzić Facebooka. Jeszcze chciałam dodać, jeżeli ktoś interesuje się modernizmem naszej publiczności, to też zaraz rusza nabór do Akademii Exercises Modernity, takiego dużego projektu wielomiesięcznego z wykładami interesującymi osobami z Polski, z Izraela i z Niemiec, które działają na Tivolu. Więc też proszę śledzić stronę exercisesmodernity.com i zgłaszać się, jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w takim projekcie. Dziękuję bardzo Wam wszystkim. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać. Cieszę się za współpracę. No i rozsyłajcie wici i znajomości dalej. Niech ta myśl się niesie, może właśnie znajomi też będą chcieli brać udział w tym projekcie i robić swoje działania. Dziękuję też Marcinom bardzo cenne. Dziękuję za poświęcony czas. No i do zobaczenia, mam nadzieję, jeszcze nie raz. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Dzięki. Dajcie się dobrze. Bye.